pekanaty. Jest to oznaka pewnej troski pasterskiej. Drodzy bracia, dzisiaj, ponieważ chyba rzadko zaglądamy do dokumentów kościelnych na temat naszej posługi kapłańskiej, więc dzisiaj zapraszam Was do tego, abyśmy się pochylili nad, szczególnie nad jednym dekretem o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum Ordinis. To jest Soboru Watykańskiego II dokument, bardzo dawny, ale myślę, że on zawiera bardzo wiele kluczowych wskazań dla nas, jako dla kapłanów i dla naszej posługi, dla naszego życia. A jeszcze w dodatku, jak to wyjdzie w toku tej prelekcji, konferencji, ma związek ten temat i to, o czym będę mówił, z osobą kardynała Karola Wojtyły. A jesteśmy akurat w takim czasie, kiedy stulecie jest od dnia narodzin kardynała Karola Wojtyły, więc tym bardziej jest to na czasie, o czym będę mówił, myślę. Wyjdziemy od jednego tekstu z Ewangelii według świętego Marka, to jest pierwszy rozdział, od 14 wiersza. A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold Ewangelii Boga. Mówił: czas się wypełnił, już blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie. Idąc nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, Szymonowego brata, zarzucających sieci na jeziorze. Byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: chodźcie ze mną, a sprawię, że staniecie się rybakami łowiącymi ludzi. Z miejsca zostawili sieci i udali się za nim. Gdy poszedł trochę dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oporządzali sieci w łodzi. Od razu ich wezwał. Oni więc zostawili w łodzi swego ojca Zebedeusza razem z najętymi robotnikami i poszli za nim. To jest przekład, ten taki nowy. Może zorientowaliście się, że dziwnie brzmią niektóre, przynajmniej niektóre zwroty. Biblia pierwszego kościoła. Gdzieś ostatnio jakoś przekonałem się do tego przykładu. To jest wydawnictwo Vocatio. Biblia pierwszego kościoła, bo to jest ten tekst, którego używał pierwszy kościół. Więc stąd jakoś ostatnio widzę, że czytam częściej ten przekład Biblii. Zaraz nam się też rozjaśni, dlaczego przeczytałem ten tekst, kiedy mówię o kapłaństwie. Zacznijmy od tego dekretu o posłudze i życiu kapłanów. Ten sam tytuł tego dokumentu, o posłudze i życiu kapłanów, sugeruje nam, że o powołaniu kapłańskim nie powinno się mówić jedynie jako o posłudze, czyli o tym, co określa się w Kościele jako ministerium albo diakonia. To są bardzo ważne słowa, owszem. Ważnym jest to, co każdy z nas w Kościele robi, może czynić. I tego jest dużo. I tego jest coraz więcej. I na przykład w trakcie formacji chociażby naszej seminaryjnej to wchodziliśmy w coraz to nowe posługi. Kościół nam powierza coraz to nowe zadania. No ale ten tytuł właśnie, on nie daje spokoju, bo jest o posłudze i życiu kapłanów. Czyli ten tytuł sugeruje, że to myślenie o powołaniu nie wyczerpuje się tylko w tym, co mamy robić, do czego jestem wezwany, jakie tam zadania na mnie czekają w tym powołaniu, co mam czynić. To jest za mało. Bo być może ważniejszym jest, kim jestem, niż to, co mogę robić, co mam czynić. Może ważniejszym jest, w jaki sposób żyjesz,
i jakie wybory podejmujesz. Można jeszcze inaczej to ująć. Posługa w Kościele nie polega tylko na tym, że muszę się nauczyć, jak to zrobić, jak to wykonać. To nie jest szkoła zawodowa, prawda? Czyli muszę się nauczyć, jak powiedzieć dobre kazanie, jak przeprowadzić, nie wiem, katechezę, jak przygotowywać ludzi do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, jak, nie wiem, wypełniać księgi w kancelarii, bo tego też trzeba się nauczyć. Nie chodzi o to, co umiemy, tylko o to, kim jesteśmy. Przede wszystkim, kim jesteśmy. Ciekawym jest, słuchajcie, że kardynał Wojtyła, to już było po soborze, kiedy pochylał się nad tematem powołania, to właśnie tekstem, na który się powołuje, jest właśnie ten przed chwilą przeze mnie przytoczony. O powołaniu uczniów. Kiedy mówi o kapłaństwie. Czyli nie mówi o, nie wiem, ostatniej wieczerzy. Wziął, połamał, rozdał, wziął kielich, to czyńcie na moją pamiątkę. Ten tekst by bardziej należało jakoś, myślę, uwypuklić. Często by nam tak się mogło wydawać. Ale właśnie wyszedł od tego tekstu, przed chwilą przeze mnie przeczytanego, przytoczonego, o powołaniu uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Był taki synod w 71 roku, chyba na temat ewangelizacji. I tam właśnie kardynał Wojtyła kilkakrotnie występował. Zresztą był tam, pracował w sekretariacie tego synodu. I tam właśnie w jego wystąpieniach, kiedy myślał o powołaniu do kapłaństwa, to scena biblijna, którą on przywoływał, to była właśnie ta scena z jeziora galilejskiego, nad jeziorem galilejskim. Czyli a szczególnie słowa, zostawili wszystko i poszli za nim. Zostawili wszystko i poszli za nim. Wojtyła mówił, że właśnie w ten sposób postrzegają nas ludzie. W ten sposób postrzegają nas ludzie. Na tym polega zmysł wiary ludu Bożego. Sensus fidei ludu Bożego. Czyli ten, kto na mnie patrzy, kiedy widzi mnie jako kapłana, na przykład kiedy idę przez miasto, kiedy jestem ubrany, idąc przez miasto, nie wiem, w habit, w sutannę, albo idę w koloratce, to wtedy taki człowiek nie zastanawia się w pierwszej kolejności, czy ja mogę go rozgrzeszyć, tylko się zastanawia nad tym, ile zostawiłem dla Chrystusa. To jest pierwsze. Ten człowiek zostawił dla Chrystusa. Ile on zostawił dla Chrystusa? Powstaje pytanie. A nie, czy ten może akurat mnie rozgrzeszyć, czy nie rozgrzeszyć? Zostawili wszystko i poszli za nim. Czyli chodzi o wybór Chrystusa. Chodzi o przylgnięcie do Boga całą swoją egzystencją, tym, kim jestem. Czyli żyję dla Chrystusa, dla ludzi. I to jest ważniejsze, bardziej podstawowe niż to, co mogę czynić. Bardzo ważnym słowem dla Wojtyły było słowo postawa. Postawa to jest coś wcześniejszego niż czyn. Postawa. No, na przykład mówimy takie słowo, nie wiem, na przykład sprawujemy Eucharystię, liturgię, wykonujemy kult. Kiedy na przykład w 2005 roku to był rok, kiedy umierał papież. I papież Jan Paweł II nie mógł przewodniczyć liturgii. No to jakbyśmy na przykład obejrzeli sobie relacje
dziennikarskie z tamtego czasu, no to moglibyśmy znaleźć taki materiał, gdzie pojawiają się takie stwierdzenia, że dzisiaj papież nie odprawił, tak? Nie przewodniczył. Nie odprawił na przykład drogi krzyżowej, Wielki Piątek, pamiętacie, no? Siedział u siebie i trzymał krzyż w rękach, będąc u siebie, nie? Nie mógł wyjść, nie mógł pójść do Koloseum, jak to w zwyczaju było. Siedział u siebie, trzymał krzyż w rękach. I oczywiście nie miał możliwości wyjść w miasto, iść do Koloseum. Nie mógł przewodniczyć tej liturgii. Nie mógł powiedzieć słowa, bo stracił głos wtedy. Ale nieporozumieniem jest mówienie, że nie odprawiał. Tak samo nie przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej. Owszem, ale to nie znaczy, że nie odprawiał, bo Pascha dokonywała się w nim. Może się zdarzyć tak, że nie mogę być przy ołtarzu, ale sprawuję liturgię w sobie. Sprawuję tym, kim jestem, a nie tym, co robię. To wiecie, chodzi mi o to, żebyśmy rozumieli, że tu nie chodzi tylko o to, co możemy, ale po prostu kim jesteśmy w życiu. My jako osoby konsekrowane, jako osoby z święceniami prezbiteratu. Czyli postawa, coś wcześniejsze, coś uprzednie w stosunku do uczynków. Postawa to jest stała dyspozycja. Taki, a nie inny rodzaj życia. To jest postawa. I kiedy Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, to przekazał tym, którzy tam byli z Nim, co mogą robić. Ale kiedy im powiedział, chodźcie za mną, i oni poszli i zostawili wszystko, to dokonali zasadniczego wyboru życiowego. I w ten sposób kardynał Wojtyła patrzył na naukę Soboru o powołaniu. Czyli ludzie Cię widzą, tak? To, co powiedziałem, sensus fidei, ludu Bożego jest taki, że Cię postrzegają jako kogoś, kto wszystko zostawił dla Jezusa. Tak? Ludzie na nas patrzą. I to jest pierwsze. A potem dopiero jest, wiecie, ten ksiądz, nie? Dobrze mówi kazania. Ten ksiądz jest świetnym kaznodzieją. Tak? Ten ksiądz jest świetnym katechetą. Ma kontakt z młodzieżą. Ten ksiądz jest świetnym, ten ojciec, jest świetnym duszpasterzem akademickim. A ten świetnie śpiewa. Nie? Ten się zna na liturgii. Ktoś tam dobrze zarządza parafią. Nie? Czyli mogę wiele rzeczy robić, ale najważniejszym jest, kim jestem. To jest taka antropologia powołania, nazwijmy to. I czy to moje kim jestem polega na tym, że zostawiłem wszystko i poszedłem za Nim? No to jest pytanie już do każdego z nas. I kardynał Wojtyła znalazł potwierdzenie dla takiego rozumienia powołania, albo bardziej takie rozumienie powołania wypływało u niego z konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Z konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, gdzie pojawiają się takie stwierdzenia jak, że człowiek, który jest odbiciem Trójcy Świętej, jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Ale ten człowiek, który jest stworzony dla siebie samego, nie może się w pełni odnaleźć, zrozumieć, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Czyli jesteśmy jedynym takim stworzeniem, wszystko inne jest stworzone dla nas. Na przykład Ziemia jest stworzona dla nas. To my ją urządzamy. My gospodarujemy Ziemią. Też niszczymy ją. Ona jest dla nas. Świat jest stworzony dla nas. Ale ja nie jestem stworzony dla kogoś.
tylko dla siebie samego. Jestem stworzony dla siebie samego. Czasami w katechizmie, owszem, możemy znaleźć taką myśl, że jesteśmy stworzeni dla Boga. Jesteśmy stworzeni dla Boga. Ale stworzeni dla Boga nie jesteśmy dla Niego tak stworzeni, jak wszystko inne. Czyli ja mogę należeć do Boga tylko wtedy, gdy sam Jemu się oddam. Ja sam Jemu się oddam. Kiedy czytamy opis ofiary Abrahama w Starym Testamencie, Abraham, który składa w ofierze Izaaka, chce złożyć, to tradycja żydowska mówi, że Izaak miał wtedy 40 lat, według tradycji żydowskiej. Czyli Abraham, rozumiemy, że miał wtedy 140 lat. I Abraham wtedy miał go złożyć w ofierze. Nie. Czyli rozumiemy, że Izaak to nie był mały chłopiec, którego się wiąże i którego się wbrew jego własnemu zdaniu kładzie na ołtarzu. I on nie ma nic do gadania, tak? Ojciec jego ma 140 lat. 140-letni starzec związał 40-letniego syna. Niemożliwe, prawda? Gdyby syn sam nie zechciał. Czyli ojciec zwiąże cię tylko wtedy, gdy sam podasz mu ręce do tego, żeby cię związał. Papież w tryptyku rzymskim mówi tak o tej sytuacji. Nie lękaj się, Abrahamie, na tym wzgórzu inny ojciec przyjmie ofiarę innego syna. Tutaj jest podkreślona dobrowolność ofiary Chrystusa w tym miejscu. Czyli człowiek może należeć do Boga tylko dlatego, że odda mu się sam. Tylko w taki sposób należymy do Boga. Że sam mu się odda. I czasem bywa tak, nie, no na pewno nieraz słyszeliście, jeśli byliście na jakichś święceniach albo na wiecznych, jak to się mówi, wieczystych ślubach. Mówi się tak, że tam przełożony najwyższy, albo rektor seminarium, albo biskup, kiedy są święcenia prezbiteratu czy diakonatu, mówi do rodziców, że im bardzo dziękuję, bardzo im dziękuję za ofiarę z ich dzieci. To jaka ofiara z dzieci? Przecież to nie rodzice decydują, kto kim będzie. Przecież ludzie sami wybierają swoje powołanie. Oczywiście rodzice składają ofiarę, ale oni składają ofiarę ze swojego, mama ze swojego macierzyństwa, tato składa ofiarę ze swojego ojcostwa, ale nie ze swojego dziecka. Czyli nie mogę oddać drugiego człowieka Bogu. Sam mogę się oddać, ale oddać drugiego człowieka Bogu? Można się modlić o to, na przykład, żeby drugi ktoś inny należał do Boga, ale nie mogę tego kroku zrobić za Niego. To jest Jego osobisty wybór. To jest Jego droga, to jest Jego powołanie. Czyli człowiek jest stworzony dla siebie, ale to nie znaczy, że Bogu nie zależy, żeby był kimś, żeby osiągnął wielkość, jaką mu przeznaczy. Nie jest nieważne dla Boga, w jaki sposób spędzam czas, kiedy realizuję swoje powołanie. Ale nie osiągnę szczęścia, nie spełnię się inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie. I ta ofiara z samego siebie jest kwintesencją naszego człowieczeństwa w pierwszej kolejności i kwintesencją naszego powołania. Ofiara z siebie. I druga myśl, czyli to była taka antropologia naszego powołania, ale druga myśl to jest myśl o tym, że eklezjalny wymiar naszego powołania. Ponieważ każde powołanie wpisuje się w Kościół. Ten dekret o posłudze i życiu kapłanów, on mówi najpierw o Kościele. Jeśli chcemy
zrozumieć swoje powołanie, to nie możemy zajmować się sami sobą. Trzeba się zajmować Kościołem. Trzeba zrozumieć, czym jest Kościół. Co my jesteśmy, to jest ciekawe stwierdzenie, bardzo ciekawe w tym dokumencie, co my jesteśmy winni Kościołowi. O prezbiterach używa się w tym dokumencie takiego określenia, że są dłużnikami wszystkich. Debitores omnibus. Są dłużnikami. My jesteśmy dłużnikami. Czyli nie Kościół jest moim dłużnikiem, bo to ja dokonałem ofiary z siebie i teraz wszyscy mają mi być wdzięczni. To ja jestem dłużnikiem Kościoła. Zupełnie odwrócona sytuacja. Myślę do takiego powszechnego jakiegoś rozumowania naszego.